poprzednim odcinku powiedziałem wam, że jeżeli dobijecie 2000 łapek pod odcinkiem, to wtedy powiem wam, w jaki sposób można dołączyć do nas na serwer i jak można z nami zagrać. No i mamy lekki problem, widzowie. Napisał do mnie właściciel po zobaczeniu tego odcinka i powiedział mi, żebym nie wpuszczał wszystkich widzów naraz na serwer, ponieważ zepsuje to roleplay. I że w innym przypadku dostanę perma. Ale dogadałem się z właścicielem, że będziemy z losowych odcinków wybierali losowe osoby, które dołączą do nas na serwer. Normalnie zostanie im nadana whitelista oraz dostaną IP, bo wiadomo, na ten serwer nie da się wbić normalnie przez listę serwerów. I naprawdę może być to każdy, możesz być nawet to ty. Wystarczy, że stawisz łapkę w górę pod tym odcinkiem, napiszesz jakikolwiek komentarz, ale nie chciałbym komentarza, na przykład biorę udział, tylko zwykły komentarz, który komentuje serię. Oraz najważniejsza rzecz, żebyś zostawił subskrypcję na kanale, bo będziemy wybierali tylko osoby, które subskrybują kanał. I osoby będziemy wylosowywali z losowych odcinków, tak jak teraz widzicie właśnie na ekranie, jak to będzie wyglądało. Także jeżeli polajkujecie więcej odcinków, skomentujecie więcej odcinków i będziecie zawsze subskrybowali kanał, no to macie większe szanse, żeby do nas dołączyć. Ostatnio zapytałem się was, czy powinniśmy pojechać na tę farmę, czy nie powinniśmy na nią jechać. Przeczytałem wszystkie komentarze i 90% komentarzy było za tym, żeby na tę farmę pojechać, a więc jedziemy. Dobra, tylko żeby tej mafii tutaj nie było. Ty. Syreny? Czy mi się wydaje? Co jest? Ty! Policja! Parkuj, w środku, chowaj się. Gdzie? Ty wiesz, dobra, nie, chodź tu, chodź tu. Nie, tu, chodź. To za nami? No nie wiem. Widzieli jak? Nie, no niemożliwe. Nikt za nami nie jechał. Gdzie oni są? Tam stanęli. Co jest? O kuźwa. Ty ile ich jest, patrz? Jesteśmy w dupie. Widzą nas chyba. Dziadek, wychodź z domu. Co jest, ty? Oni to dziad... Ty, oni przyjechali po tego Co jest? Skąd to nie wiedzieli? Ty, nie wiem. Co, oni go zatrzymują? Najwidoczniej. To żeby nas... Ty, z niego słyszeli. Do samochodu. Do samochodu go ktoś zaprowadzi. Zabierają go. Ale wiesz co, tak teraz myślę? Albo nie, poczekaj. To kurde, jak blisko są nas! Co jest? Co? Gdzie oni go biorą? No chyba powijają go za pole, za to, że wie, że ma pole. I ale teraz se tak myślę, że nie wiem, czy mafia się nie zdenerwuje na nas. Bo oni pomyślą, że my wysprzęgliliśmy, gdzie jest pole i wysłaliśmy policję. Nie. Ale my nic nie powiedzieliśmy. Nic nie wiem. Znaczy ja przynajmniej nic nie powiedziałem. Coś mówiłeś? No nie, nic. Ale myślę, że ktoś od nas się skonfił? O! Nie wiem. Ty, palą mołotowami pole! O... Kurde. No to mamy problem. To już to chyba nie odku... Ej, a to jak my teraz ubrania... Jak my zapłacimy mu za ubrania? Nie wiem. Chyba tam nie wrócimy. No nie, no będziemy mieli innych wrogów. Musimy to załatwić, bo ja nie chcę być... Mieć z mafią zatargów, z gościem ze sklepu zatargów, z drillowcami. To za dużo. Cholera. Ale dobrze, tu nie musimy sprawdzili. Musimy coś wykombinować. Chyba odjeżdżają. Bo słyszę syreny. A, jadą już. Odjechali. Tak, odjechali. Dobra, to my też idziemy w sumie. Spadamy stąd. O kurde, ale fajnie. Albo sprawdźmy jeszcze to pole, może coś, nie wiem, zostanie. Całe spalane. Ty, nie da się zbierać już. Kurde. No to... No i co teraz? Straciliśmy w sumie dużo siana. Cholera. Bo już nie mamy nawet jak zarabiać na życie. To teraz już serio musimy iść do normalnej roboty. Ale z jednej strony w sumie dobrze, bo za grubo się już działo jak na sam początek. Nie chcę tak żyć. Tak no groźnie. Tak, teraz... Widziałeś, słyszałeś jakie on ceny dyktował za te ubrania? No to nie wiem, no będziemy musieli mu chyba zapłacić normalnym sianem. No myślisz, że się zdenerwuje jak powiemy, że nie będzie działa? No na pewno się zdenerwuje. Chyba, że nie wiem, wymyślimy... Albo od kogoś kupimy zioło, będzie nam jeszcze taniej. Może taniej to wyjdzie, niż za ciuchy. No nie wiem. No mamy 4400. Ale z drugiej strony brakuje nam tam, ile ten z giełdy mówił? No z 10 koła nam brakuje do auta. To trochę szkoda wydawać teraz to wszystko na ciuchy. A tą dapsę to musimy porzucić zaraz, bo... A może ją nawet i tutaj zostawimy? Chociaż nie, no, chociaż jedziesz? Nie, bo nie właśnie nie, wrócimy nie do domu. Aby gdzieś przy autostradzie albo na wieś jakąś pojedziemy i tam zabierzemy jakiś samochód inny. No dobra, dobra, to jedziemy, to chodź. Czekaj, teraz jedziemy gdzie? Do... O
O kur... Dobra, cicho, bądź. Co oni tu robią? Czekaj, spokojnie. Chłopaki, co wy tu robicie? Wy na bazie nie powinniście być? Znaczy, powinniśmy być na bazie, ale wpadliśmy skontrolować, szefie, pole. I jest katastrofa! Spalili pole, policja spaliła pole! Policja tu wjechała! No zobaczcie, wjedźcie tam, spalili nam pole, policja spaliła pole i zabrała rolnika! Rolnika spalili! To jedziemy, ty! My też jedziemy do... Dobra, spierdzielamy, dobrze, my mamy przyczepione szyby! Nie rozpoznali nas! Jak oni tu już wjeżdżali, to obstrałem gacie. Już myślałem, że już jest po nas. Idziemy chować to auto. Idziemy jej, nie wiem, spalić. Prawo, dorowód tutaj, cokolwiek. Musimy szybko zmienić auto. Dobra, zwodujemy to auto, zwodujemy, bo to jest woda. Ale mi się w duchu bije. No, ja mnie aż zatkało, jak ja ich zobaczyłem. Nie widziałem ich na początku. Dobra. I bro... O tak. Ej! Szef! Szef! O! Już się utopiłeś! I czy w sytuacji z polem nie wydawało wam się nic dziwnego? Bo nam tak. Na tym serwerze policja oraz organizacje przestępcze mogą wnioskować podaniami o trwałe coś. Czyli na przykład trwałe właśnie usunięcie pola, tak jak zrobiła to policja, a organizacja przestępcza na przykład o trwałe porwanie pojazdu. W sensie, że sobie rekwirują czyjś pojazd. I policja, żeby takie pole móc skasować, musi napisać podanie, a przede wszystkim wcześniej zebrać dowody na to, że pole w tym miejscu właśnie się znajduje. I dziwnym trafem, akurat po moim odcinku, to pole zostało parę dni później usunięte. Stwierdziłem, że pójdę na rządowy, żeby to po prostu zgłosić, że według mnie to jest niesprawiedliwe i teraz pokażę wam kawałek rozmowy z rządowego. Tobie nie wydaje się dziwne to, że ja przychodzę na serwer, nagrywam ten odcinek, gdzie jest pole i parę dni później oni ten przyjeżdżają tam i to wycinają to pole. Surfero, nie wydaje mi się, że tak było, ponieważ oni złożyli podanie o wycięcie tego pola już wcześniej przed twoim odcinkiem. Dobra, ale no to pokaż tak to podanie, że oni to wcześniej napisali. Nie muszę udzielać ci takich informacji. Aha! Wywaliła mnie! Napiszcie w komentarzu, czy sądzicie, że ona mówiła prawdę, bo szczerze, ja już sam nie wiem, co o tym myśleć. Wczoraj wieczorem doszła do mnie paczka z Gaminatem nowym. Wow! Co jest? Jakie to jest olbrzymie! Pokażę wam puszkę Gaminata normalną. Tak wyglądają zwykłe puszki Gaminata, a tak wygląda tego izotonika. Jest o wiele większa, dwa razy prawie większa. Oraz shaker, który też jest dwa razy większy. Tu jest po prostu wszystko dwa razy większe. A cena, z tego co pamiętam, jest taka sama. Tu jest napisane, że posiada bardzo dużo witamin, dużo elektrolitów i nie posiada cukru. Pachnie cytryną. Jedna, druga. Mieszu i pijemy. Dobra, robimy test smaku. Jestem giga ciekawy. Nie ma tego takiego gaminatowego posmaku, bo wcześniej czuć było w gardle trochę proszek tego gaminata. Tutaj w tym w ogóle tego nie czuć. A z drugiej strony ten gaminate ma mniej wyrazisty smak. Mam takie wrażenie, chyba że sobie za mało wsypałem tego proszku. Więc jeżeli chcecie zakupić sobie izotonika, który was pomoże nawodnić, to kupcie sobie nowego gaminata, do którego link macie oczywiście w opisie. Z kodem surfero minus 10% zniżki. Ej, a może kradniemy te betoniarę? A potrafisz kraść takie samochody? No kurwa, tylko że tutaj trochę, nie wiem, trochę sporo samochodów tu jest. Ej, czekaj! O, siemano! Co ty? No, ja, Larry! Jaki Larry? No kuźwa, Menel! Oj, sorry! To ja! Ja nawadziłem tabał, głupcia się, co ty. Wsiada, dobra, pakujemy się do ciebie. To my, tylko że zmieniliśmy trochę image, stary. Wydaliśmy siano na nowe ubrania, na fryzjera, na brodę. A co ty tu robisz w ogóle? Robota jest! Jaka robota? Jabłka zbiera. A dużo płacą? Podobno 5 dolarów od skrzynki. To dużo czy mało w sumie? Bo od paki zioła było już chyba więcej, mi się wydaje. No tak, nie masz ryzyka. No też raz, ja. Coś za coś w zasadzie. No i tak nie mamy teraz wyboru, bo usunęli nam pole całe, także no... Bez znaczenia. Tragedia. To tutaj jest ten, tu się robi to? No to tutaj. O, są tam ludzie, są. Chodźmy zaparkować i do rolnika. A ty nie od drugiej strony się jedzie? Od przodu? No nie, bo tu do tego rolnika nie. Aha. Uważaj, bo się potrąci jakiś chłop. No dobra, już, nie trąb. Co za bezpośrednictwo w ogóle tu? Proszę pójść.
Rolnika? Do domu, do środka, do domu. I tam się zatrudnię u niego? Tak. A on jest w środku teraz? Raczej w środku. A to nie ty, co jest tak, nie, 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 to są pracownicy, wiesz? A tam nimi zarządza, bo zostałem kierownikiem dzisiaj, wiesz? Uuu, no to gratuluję awansu. Dziękuję bardzo. Jest taki dziadu! Gdzie? O kur! Kurwa. Poczekaj, halo! Dzień dobry! Dobry! Proszę pana, pan podejdzie do... Pan się po karetkę koni? Nie, pan podejdzie do drzwi, bo słabo słychać przez to okno. Dobra! ten odklejony jest jakiś, ten dziadziu. Co już się dzieje? Dzień dobry, my do pracy przyszliśmy. Do pracy? Z tego ogłoszenia! No i w pole to było to! Dobra, panowie, weźmy robotę. Was trzech, tak? No, nas tak. Trójka, tak. No i co, panowie, czego oczekujecie w zamian za ciężką pracę? Płacisz $10 od skrzynki. $10? Ogłoszenie było 5! Ja cicho, bądź. Kurde! Lincoln! Ale ty nie umiesz myśleć po prostu, no. Inaczej się dogadamy, panowie. Jak będzie robota piękna, to dam 10, dobra? No i dobra, ale mam jedno bardzo ważne pytanie. Słucham. Które zarezy czy was przyjmę do pracy? Słuchajcie mnie teraz. Czy jesteście weganirynami? Nie, oczywiście, że nie. Nie, nie jesteśmy. Bardzo dobrze. Pstremy mięso. Tak, kocham mięso. Bardzo, oj, super, dobre chłopy rodowite. Zapraszam za mną, pokażę wam, gdzie to się robi. Dobrze, dobrze. Jakie ciuchy? A przebranie? Jasne, odkładam to na auto. Możesz majka, jak chcesz. Ha, czyli jakiś, nie wiem, strój dowolny jest? No dowolny, to wiesz, dowolny. No chyba, że się w krzakach wytoczysz, to wiesz. A, możesz wtedy mieć taki leśny strój. Dobra, ale nie chcę panu ubliżać, ale no jak na pana, to fajną masz pan tę żonę. Wiem. Halinka oddaje jak na swoje lata. Uwaga, wasze pierwsze ważne zadanie. Wyjdziecie tą piękną furgonetkę. No i waszym zadaniem, panowie, jest ino, żebyś ta wsiogi wzięła skrzynki z bagażnika, byście wzięli. O, tutaj macie w tych kartonach opakowane. Przywieźli mi jabłek, no i wynagrodzenie dostaniecie. Okej. Okay. Czyli tamci tam, co zbierają, co tam widzę, to oni to zbierają, stawiają furgonetki, a my je wozimy, tak? Dokładnie, i do mnie tutaj przybierzecie. Dobra, okej. Okay. Ja mogę się wytłumaczyć później, co chodzi. No. Dobra. To wam tu kolega Marian przetłumaczy. A gdzie mamy to zawieźć? To jest jedno ważne pytanie. No jak to gdzie? Tutaj, widzicie tą maszynę taką? To tutaj wrzucacie jabłka i tu wam wychodzą serniki, znaczy te, jabłosiki. Serniki, rozumiecie? Rozumiecie, o co chodzi? Tak, rozumiemy. No. Rozumiemy. No to co? Powodzenia, panowie! Zapraszam za mną. Dobra, panowie. Sytuacja wygląda tak, jak na samym tutaj szefowi się coś odkleiło. Nie macie dowozić tutaj, tylko macie po prostu jeździć na poleto. Aktualnie sytuacja wygląda tak, że na początku powinniście po prostu to nosić, a osoby, które już są dość doświadczone, powinny to wozić. Ale też wam kazał tak chyba to zawieźć, nie? Też razem. No kazał nam zawieźć. Tylko, dobra, że on okazał to zawieźć, nie wiem, do tej czerwonej maszyny, czy coś. Do sernika. Do sernika. To jest, panowie, maszyna do trawy mielenia, a nie do jabłek, ale nieważne. Już zaraz wywozić będzie można, bo już prawie bus pełny. Dobra, dzięki. Ja wam powiem, gdzie macie to zawieźć. Wy pojedziecie tym? No tak, to pojedziemy w trójkę, to zawieziemy, rozładujemy, tak, i wracamy. Jestem tutaj naczelnym kopusiem, czy macie tutaj w ogóle prawo jazdy? Stasiu, nie ma znaczenia. Że ja mam prawo jazdy. Tak, mamy. To się nie ma. Zobaczyć blankiet. Mamy. Dobra, panowie, wszyscy do pracy. Dobra, nie pokazuj mu, a w ogóle co cię to obchodzi? Właśnie, do roboty iście. Dobra, chodź, jedziemy. Szefie, chodź. Dobra. Uspokój się. Wszyscy do roboty. Bo wam utnę spędzę. Denerwował. Do roboty. To nerwy mi działają. Dobra. Cholera jasna. Ty, panowie, do roboty. Nie, wiecie co, chodźcie na chwilę, chłopaki. No, bo już... Tak, my już idziemy, szefie, poczekaj, nie, chodź z nami, chodź. Chodź. No, słucham. Chodź no, z nami, mamy dla siebie biznes, stary. Biznes, tak? No, bo widzę, że jesteś ogarnięty na tej farmie, chodź. Tylko, że to jest trochę szemrane, ale chodź z nami. Dobra, jak coś, jestem gotowy na wasze truczki. Moi dajcie się przez 7 lat. Spoko, nic ci nie zrobimy, stary, bez problemu. Kurzył mnie, mega mnie wkurzył. Jak długo tu pracujesz, stary? O, człowieku. O, ojeju, jak miałem
W latach 50. zacząłem tutaj pracować. A dobrze, się, zna, dobrze się znasz z właścicielem farmy? No tak dobrze, że tam poszedłem poprosić odwieźć dolarów i je dostałem. O, Stasiu! Szanowni, chwila, kurde, to rozmawiam, no je, musiał tu przyjść. Naszej firmy, chcę tutaj z nimi porozmawiać, zapoznać się. Poprosili mnie o rozmowę. Dobra, będę miał zaraz do ciebie sprawę. Jasne, jasne, że wie, jasne. Nie mam problemu. To że, mógłby na chwilę odejść, bo chcemy tutaj do prywatności. Prywatności? Tak, prywatności, prawie. Szef mówił, że teraz jest tolerancyjny, prosiłbym, żeby odszedł. Tolerancyjny, ale nie dla weganinów. Dobra, to widzę. Do widzenia, do widzenia. Kurde, słucham, tu się cały czas ktoś kręci. Dobra, chodź szeptem teraz, szeptem. Podejdź tutaj bliżej do mnie. Dobra, słuchaj, ogólnie my pochodzimy z mafii. Zatarłem się z tymi ludźmi. O! O Jezus! O Boże! O nie! Dobra, ja wiem co zrobię, wiem co zrobię! Szybko do szefa! Szefie, szybko! Szybko, chodź! Jezus Maria! Szefie! Ten gościu, ten co leży, ten w tym ogrodniczach pobił moich kolegów! Pobił ich! Obu! Jezus Maria! On moich kolegów chciał pobić! Powiedział, że on nie toleruje nowych osób i zaczął ich bić, ale nie dał rady nas wszystkich! Dzwońcie po medyków! Teraz, bo może jeszcze śpią tylko! Ja dostałem w kolano! Panowie! Dobra, panowie, spokojnie! To nie moja wina! On ma młotek! Zobaczcie! On ma młotek! Zwiążcie go! On majaczy! Ja cię zaraz przymajaczę, rozumiesz? W tym momencie na bok, za mną! Dobra! Karetka, Halinka jedzie? Jadą już! Boże święty, co tu się to stało? Dobra, rozejście się, wszyscy się rozejście. Tutaj! Właśnie, tylko proszę pomóżcie im, bo ja potrzebuję tych ludzi! To są moi najlepsi przyjaciele! Zrobię to w mojej mocy. Nie, jak oni nie przeżyją, to ja nie wiem, co ja z sobą zrobię. Panowie, nie martwcie się, Mireczka już z nami nie ma. Przecież tak robię. Mireczka nie ma? A co się z nim stało? Wywaliłem go za to, że... Nie Mireczka, to nie był Mireczka. Stasia. No i dobrze. Wie pan co, będzie musiał pan do kredki podejść, musimy panu głowę opatrzyć. Nie, dobra, nie trzeba, panowie, my damy już sobie radę, dziękujemy wam za pomoc. Do roboty. Tak, do roboty wracamy. Miłego dnia. Uważajcie. Dobrze, miłego dnia życzymy, dziękujemy za pomoc. Panowie, Boże, zapraszam was za mną, musimy to wyjaśnić. Jezus, jak się chłopaki... Jezu, nie, on chce coś wyjaśnić, zaraz się okaże, że jeszcze nas wywali. Przecież na przed chwilą powiedział, że wywalił tamtego typa, to czemu on chce z nami rozmawiać? Sytuacja jest taka, zapominamy o sytuacji, nic takiego nie było. I po pierwsze, panowie, tak między nami, zero policji, bo jakby się tu skarbówka wpierdzieli, to zamknął tą waliłę jak kalana. Dobrze, spokojnie, ale to może za ten incydent już przejdziemy do tych 10 dolarów od razu za pakę. Panowie, oferuję tak, $200 na każdego i 2 kufle piwa dla panów. O, 200 dolców? Panowie, wykonacie pierwszy kurs, no, oczywiście. Tak. A, jak wykonamy kurs, no dobrze. Dobra, dam wam już po $100, to nie było. Czekajcie, wyjmę z węgla, bo ja tu chowam. Dobra, dziekujemy bardzo za $100. Widzimy się później. Do widzenia. Zapraszam później jeszcze na kolację pożegnalną. O, dobrze, dziękujemy. Ej, powiem wam, że mega fajna jest ta farma. Super tutaj jest ten rolnik, fajnie mi się podoba, jak on to robi wszystko, prowadzi. Fajny gościu. No panowie, to żeby auto wróciło całe. Nie ma problemu. No tym busem, nie to tego paletą. Tak, dobra, już wiemy. Mireczek, dam wam GPS-a, nie? Dam. Okej. Tutaj wsiądzie na to ja wsiądę proszę. Na pasażera, no. Lepiej, żeby was policja nie zatrzymała, nie? A czemu by nas miała nie zatrzymać? W sensie, że co? Wszystko dobrze, jedziecie, ale uważajcie. A, dobrze, bez problemu. Dobra, dzięki wielkie. To mnie dzwońcie, to wtedy podjadę z łatwej sprawy. Przecież nie mamy nawet telefonów, stary. To się boję. Ale dobra, no to dobra, damy radę, nie ma co się martwić. Umiem. O, są załadowane te, faktycznie. Ej, szczerze, podoba mi się ten gościu, ten rolnik, w sensie, fajny jest gościu z niego. No, zaznacz, bo nie widzę. A, już ci zaznaczam, bo mi zaznaczył ten kierownik. Tutaj mamy jechać, dobra. Widzisz już wszystko? Zaznaczyłem ci. Tak. Dobra. On nam powiedział, że mamy zawieźć po prostu te jabłka tam i...
No i nie wiem, no zobaczymy, kto będzie na miejscu, no pewnie ktoś nam wytłumaczy, co mamy z tymi jabłkami robić. A z policją nam mówił, że mamy po prostu uważać, żeby nas nie zatrzymała, bo stan techniczny, coś tam pojazdu. No ale, no zobacz, no lampy nie ma przedniej, no to może dlatego, nie? Ej, stary, ty wiesz, co mi się teraz przypomniało? Nie rozpoznałeś tego grubego, bo jak na niego patrzyłem, to dopiero w sumie teraz zaczaiłem, kim on jest. Pamiętasz pole marihuany? No, jakby mógł to zapomnieć w ogóle. No i kto zarządzał tym polem? No to dziadu, co kazał, żeby mnie pobili, ten rolnik taki. No, ale to nie jest ten sam gościu? On nas nie rozpoznał, przecież my mamy zmienione teraz ciuchy i coś, ale jakby on się rozpoznał, kim my jesteśmy, to wiesz, żebyśmy mieli przerąbane. Faktyko! No przecież my ukradliśmy dubstep mafii, a on współpracuje z mafią. My wiemy więcej, niż inni ludzie wiedzą. O cholera. Ja teraz... Nie! Ja, nie! Pierd.